No witam. Za oknem, jak widzicie, niby słońce, ale jest zimna cholera. Mimo że 8 kwiecień, no ale niestety pogoda nadal zimowa, także nagram wam teraz krótki taki filmik o kołowrotku i czyciące z AliExpressu. No cześć. No siema, co robisz? Mam zamiar vloga nagrać. O czym? No o kołowrotku i pleciące z Ali. No i co, opłacało się kupić? Usiądź z boku, posłuchasz, zobaczysz. Dobra, już wychodzę. Mam nadzieję, że więcej nam nie będzie przeszkadzał. Także kontynuując. O, gdzieś tu miałem tą kartkę, żeby wam powiedzieć w miarę wszystko o tym kołowrotku. I tak, jest to wielkość 3000. Kupiłem to z myślą o koniach, no i tam kleniach i tak dalej. Wziąłem 3000, bo trzeba pamiętać, że te chińskie wielkości, no to tak jakby trochę zaniżone są przy wielkościach kołowrotków. Ma on niby 12 łożysk, co prawda nie rozbierałem go na drobne części, także wierzmy, że tak niby jest. Dalej. Szpula aluminiowa. Tutaj jest korpus jakiegoś tam mocnego kompozytu. Środek piszą, że jest cały metalowy. No i raczej to jest prawda. Tutaj rączka jest przekładana na lewo, na prawo. I co? A jeszcze kabłąk jest pogrubiony, mocny. I co do tych wnętrzności metalowych, no to raczej bym się z tym zgodził, bo patrzyłem tam do środka do niego. Także widać, że to jest raczej metal. A na czym to wnioskuję? Bo dla porównania zapisałem sobie, bo on ma 276 gram, a dla porównania Sauber 3000 ma 305. Za to Ceymar 30, która odpowiada mniej więcej tym 3000, ma 232 gramy. Także no tak jest po środku. Do Saubera mu trochę brakuje, ale patrząc po ciężarze samym nawet, no to ta jakość, nie jest to zwykły plastik, że zaraz to się rozleci. Jeszcze co, nawoje wam może podam. Przełożenie, no to standardowe 5,2 nawoje, to tak. Nie wziąłem okularów, ale 0,18 to jest 240 metrów. 0,20 200 metrów i 0,34 100 metrów. Co prawda takich grubych nie będę zakładał, raczej właśnie z myślą o tym kołowrotku kupiłem plecionkę. Jeszcze muszę przewinąć. Dopóki nie przyszła plecionka, żeby móc łapać okonie właśnie zimową porą, kiedy plecionka często zamarza. Nawinąłem tutaj żyłkę, nawet nie pamiętam jaka to jest średnica. No i co mogę powiedzieć? Nawój, nie będziecie pewnie widzieć z tej odległości, no ale to wam powiem, że na środku jest lekko wklęsłe, ale tak na takie, jak na taki kołowrotek za cenę 46 zł, no w tej chwili patrzyłem, kosztuje 49 zł, to nie ma na co narzekać. O, zobaczcie sobie, tak w tej chwili on się kręci. W internecie można spotkać właśnie opinię, że przeważnie kołowrotki chińskie, no może te naprawdę dobre, no to nie, ale właśnie z tej niskiej półki, no to niestety Chińczycy oszczędzają na smarze. No i mogę wam powiedzieć, że właśnie rozebrałem i pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, no to oczywiście nasmarować, bo
sucho było jak na pustyni. Dalej, co tam jeszcze mogę wam powiedzieć? A, hamulec. Hamulec, no to jest płynny. Hamulec jest dość głośny. Nie ma żadnych zacięć. Według opisu to maksymalna moc hamulca to jest 8 kg. Nie wiem, czy to ten kołowrotek akurat ma tyle, czy może jakaś większa wielkość, no ale nieważne. No i co? To by było chyba na tyle. Tak mówię, po tym półrocznym użytkowaniu mogę powiedzieć, że na takie właśnie łapanie lekkie, z czystym, znaczy mogę naprawdę polecić, jak ktoś nie szuka jakichś tam super dobrych kołowrotków i tak dalej. Można śmiało zamawiać. Dobra, to by był kołowrotek. Teraz plecionka. No to wziąłem tutaj plecionkę 0,08 mm. To jest najmniejsza, którą wtedy tam znalazłem. Podobno gdzieś tam jest 0,07 w jakiejś tam firmie, ale to jest taka najmniejsza. Tutaj jest odwrotnie. Większość ludzi pisze właśnie, że plecionki z Chin są pogrubione. No nie wiem, nie miałem jak tego zmierzyć, bo tu by trzeba było jakiś mikrometr czy coś takiego. Jest to czterosplotowa plecionka o wytrzymałości około 1,8 kg 4 lb. Także na okonie jakieś tam małe szczupaczki klejnie powinna być wytrzymała. Teraz sprawdzę, tak chociaż w ręku, zobaczymy jak ona tam się sprawuje. Tu jest 300 metrów i za 300 metrów, zaraz tu gdzieś pisałem, zapłaciłem 28 zł. Teraz jest 29,60 za 300 metrów. Także to jest też groszowa sprawa. Ocenę miała dobrą, bo 4,8 ocenę. Także co prawda z tej firmy nie kupowałem, wcześniej kupowałem z innej, ale no spróbujemy. Mowy nie ma, żebym to w ręku przerwał. Poodbijały mi się tu. Nie mam tutaj pewnie nic takiego. Czekajcie, spróbujemy tak szarpnąć. Zobaczymy jak na szarpnięcie. Nie, nic z tego. Dobra, nie będziemy próbować. Od razu mogę wam powiedzieć, że jeżeli pod wpływem wody się nie zmieni, brać śmiało. Mogę tak powiedzieć, że pewnie pójdę, zamówię jeszcze jedno. Linki do tego kołowrotka i plecionki podam wam tam gdzieś w opisie filmu. Także no mogę powiedzieć, że bierzcie śmiało. Dobra, następny filmik mam nadzieję, że już będzie z nad wody, bo już jutro zapowiadają, że przyjdzie ocieplenie, no ale różnie to może być. Także do usłyszenia i do zobaczenia nad wodą. Hej.